Witajcie na kanale Tarot z planem duszy. W czytaniu na nów księżyca, który już odbędzie się niebawem, bo za dwa dni, w niedzielę o poranku, w okolicach 6:37, to jest czas dla Warszawy, nów księżyca w bliźniętach. Zatem może być coś nowego, coś się pokazywać bardzo silnie ruszającego się, tak? Dużo zabawy, bliźnięta to też jest ruch, właśnie taniec może. Radość, bo mamy też taki fajny czas czerwcowy, końcówka właściwie bliźniąt. No i nów w bliźniętach i zobaczymy, co tutaj nam karty powiedzą. Ja oczywiście nie jestem astrologiem, więc wiadomo, nie będę tutaj opowiadać o astrologii, natomiast karty będą mówić i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze zachęcam Was do zainteresowania się książką Plan Duszy. Bardzo fajna. Zapraszam też na czytania tarota, sesję odczytu planu duszy. Można też sprawdzić swoje dzieci, żeby im pomóc na sesji dla dzieci. Także dużo jest do wyboru. Zajrzyjcie na stronę www.planduszy.pl i tam możecie sobie zobaczyć, jakie są opcje, co można tutaj znaleźć u mnie. No a teraz to już przechodzimy do czytania dla wszystkich znaków. Ok. To patrzmy, co tutaj się nam ujawni. Dobrze. Dla nas wszystkich. Ok, prawie mi karta wypadła. Piątka mieczy. Piątka mieczy na początek. Oj, będzie się działo. Cesarz. No i zestawienie ośmiu mieczy. No ciekawe bardzo. Naprawdę. Powietrze, ogień. Zobaczymy. Może przybliżę właśnie, żebyśmy lepiej widzieli, co tutaj się dzieje. Mamy piątkę, która jest właśnie bardzo zgodnym żywiołem, bo piątka mieczy i ósemka mieczy, zgodny żywioł z bliźniętami, powietrze. Jest tu być może jakiś czas na jakiś przełom, ale też wzrost i rozwój z jednej strony. Z drugiej to może być jakaś sprzeczność, to może być niechęć do tego, żeby tutaj się coś działo, ponieważ w samym centrum jest cesarz, więc możemy to różnie zinterpretować. To jest ogień, to jest karta barana, to jest upartość w dążeniu do celu, to jest czasami pójście na czołówkę. Czyli zderzenie się czasem właśnie z rzeczywistością albo chęć ekspansji, ale jednocześnie niechęć do zrobienia tego. Czasem jest tak, że to nowe nas bardzo przeraża i właściwie nie chcemy ruszyć do przodu, chociaż coś w nas jest takiego, co przekornie popycha nas do tego. I tutaj powiedziałabym, że fajnie, bo to bliźnięta, tak? Ja przepraszam, ale mam tutaj u mnie remont i możecie słyszeć jakieś hałasy, więc no, tak się dzieje. Ewentualnie zamknę drzwi, jak będzie nieznośnie. Zatem mamy tutaj taki płomień, który może być podsycany. Jest to nów księżyca w bliźniętach, robimy czytanie. Zatem odnoszę wrażenie, że może tutaj być początek czegoś bardzo nowego, do czego nie chcemy się zmusić. Mam nadzieję, że będzie mniej słychać tego hałasu. No w każdym razie, stabilność przeciwko destabilizacji. Czyli co? Wzrost, który może być bardzo trudny, ponieważ piątka mieczy, ona często pokazuje sytuację, w której jesteśmy w konflikcie. Albo może to być konflikt wewnętrzny, taki nasz własny, czyli ta taka chęć pójścia do przodu, jednocześnie chęć cofnięcia się. Z drugiej strony mamy ósemkę mieczy, która mówi o tym, że możemy nie widzieć rzeczywistości takiej, jaka ona rzeczywiście jest. Może to być wizja, która jest w naszej głowie i może możemy się na przykład spodziewać niebezpieczeństwa. Stąd postawa takiego cesarza, który może na przykład chcieć pozostać jakby w otoczeniu takiej fortecy i nie wychodzić, bo czwórki to też jest
brak ekspansji, prawda? Czyli to jest zamknięcie się na nowe. To co z tego, że przychodzi nów księżyca? Ja na przykład nie chcę, tak, wychodzić ze swojej pieczary, ze swojej strefy komfortu. I tutaj możecie odczuwać, mam wrażenie, w okolicach tego nowiu na pewno silne takie wewnętrzne spory, czy się tutaj okopać i zostać na pozycji, w której jestem, i to może dotyczyć pracy, czy związków, czegokolwiek, waszego myślenia też, że z jednej strony chcę tej ekspansji, a z drugiej się tak strasznie jej boję, że od razu czuję, jak całe moje jestestwo cofa się do tyłu, tak? Więc tutaj możecie się z tym spotkać, tudzież możecie spotkać kogoś na swojej drodze, kto będzie właśnie tak się zachowywał, będzie chciał z wami walczyć, ponieważ cesarz, inne jego imię to jest co? Wojna, tak? Czyli pójście na wojnę, idę na czołówkę, będę dowodził, będę pokazywał ludziom swoją upartość, swoje przekonania, pomimo tego, że nie widzę tego świata tak jak inni, to i tak moje będzie na wierzchu. Więc tutaj uwaga, bo może to być taki właśnie według tego, co tu się pojawiło na stole, taki nów, no, gdzie będziemy bardzo mocno obstawać przy swoim, tak? Bardzo będziemy uparci i staniemy naprzeciwko kogoś, kto będzie właściwie pokazywał nam to, że jesteśmy w błędzie, a my się może nie będziemy chcieli na to zgodzić. Często tak jest, tak? Mamy jakieś swoje przekonania, które mogą być fałszywe, i jeśli już dopuścimy do głowy informacje dla siebie, że a może trzeba się temu bliżej przyjrzeć, i mam wrażenie, że jeśli będziecie chcieli przyjrzeć się temu bliżej i będziecie chcieli ekspansji, to pokonacie tutaj ten konflikt i mam wrażenie, że możecie tutaj zawojować świat, bo baran jest uparty, tak? Ale jednocześnie jest indywidualistą, kimś, kto pcha się do przodu, kto ma pomysły, kto idzie na czołówkę. Więc no zobaczymy, no zobaczymy jeszcze pozostałe karty, zobaczymy, co z tego wyniknie, żeby tutaj nie opowiadać za dużo. Wybrałam dzisiaj karty, które są kartami bardzo anielskimi. Zobaczymy, jak one będą do nas mówić, do mnie. Na początek, no właśnie, to jest ta talia. Na początek będzie talia aniołów, a potem będą inne anioły. I zobaczymy, co z tego będzie. Ok, zaczynamy od bliźniąt. Oczywiście możecie sobie przeskoczyć dalej, tam gdzie chcecie posłuchać. Oczywiście czas każdego jest cenny, więc warto tutaj po prostu zobaczyć i posłuchać tego, czego potrzebujecie na ten moment. Ok. No to zaczynamy rozkładać i zaraz będzie interpretacja. Bliźnięta. No i mamy tutaj jeszcze oczyszczać. Teraz będzie rak. Rak. Lew. Panna. Waga. Skorpion, strzelec, koziorożec, i teraz mamy wodnika, to były ryby. Teraz będzie baran i byk. Ok, mamy byka. Dobra. W tle księżyc. No, iluzja. No tak czasem jest, że jesteśmy w iluzji. Zobaczymy, co z tego wyniknie po rozłożeniu jeszcze drugiej talii. Ja już ją wcześniej tasowałam. Jest to jedna z talii, którą dostałam teraz z taką subskrypcją.
Total Tarot. Jest to anielski tarot, popularnie wydany przez Llewellyn, nie, przez Los Carabeo, przepraszam, tak to jest. Także zobaczymy, co ta talia powie, jak te karty się razem poukładają. Dobrze, mamy tutaj bliźnięta. Teraz będzie rak. Lew. Teraz panna. Panna. Waga. Tutaj mamy skorpiona. Dalej jest strzelec. Tutaj mamy koziorożca. Dalej jest wodnik. Ryby. Baran. No i byk. No dobrze, to mamy to. A, zmartwychwstanie w tle. Czy to będzie widać? Tak, będzie widać. Tak zrobimy. Okej, okay, mamy tutaj... W obydwu taliach, w atmosferze mamy karty wielkich arkan i widzicie, coś tutaj się dzieje, w sensie takiego zamieszania, iluzji, jednocześnie jest wołanie, czyli możemy odczuwać konflikt, tak, bo nie wiemy, dokąd mamy pójść. Możecie odczuwać takie skołowanie, w sensie, że no, kto mnie woła, co ja mam robić, a może zrobię tamto. Mogą to być takie momenty, w którym będziecie odczuwali takie zagubienie w relacjach, w pracy. Może to być moment, że przyśnią wam się jakieś sny, które mogą być trudne, emocjonalne, w zależności od tego, gdzie jesteście w swoim życiu. Tutaj ewidentnie jest sąd, jest zmartwychwstanie, jest dawanie drugiej szansy, ale jakby najpierw trzeba odkryć, co to jest, jakby dotknąć tego, czy zobaczyć w ciemnościach. Lepiej powiedzieć, wyczuć i właśnie wymacać sobie. Tak, bo podczas takiej nocy, kiedy mamy nów księżyca, niewiele widać. Jest bardzo ciemno, księżyc zbliża się do słońca. Jest tak trochę jakby umarł, ale potem zmartwychwstaje. Więc to mam wrażenie, że to trochę jest też o tym, żebyśmy my tutaj zobaczyli, że potrzebujemy przechodzić przez takie fazy niewiedzenia i jednocześnie poszukiwania. I cały czas my to robimy, przez całe życie praktycznie. Wchodzimy w konflikt i z niego wychodzimy. Wchodzimy w stabilizację, potem znowu coś nas z tej stabilizacji wyrzuca w kosmos, więc jesteśmy tacy w poszukiwaniach, w ruchu i o to chodzi, żebyśmy byli w ruchu, ponieważ bliźnięta właśnie, to co wcześniej mówiłam, potrzebują tego ruchu i zachęcają do tego ruchu. Zresztą ruch to życie. Stagnacja to jest coś, co powoduje, że nie używamy mięśni, tak? Nie jesteśmy aktywni i właściwie przy braku aktywności nie poruszamy się do przodu, cofamy się do tyłu, właściwie stoimy w miejscu i to nie jest dla nas dobre w żadnym aspekcie, ani fizycznym, ani psychicznym, tak? Więc myślę, że można to tak potraktować. Zobaczymy, jak to wygląda u każdego znaku i pierwsze są bliźnięta. Mamy tutaj moc i królową kielichów. Moc jest kartą lwa. Jest to ogień. I znowu tak, jakbyśmy mieli połączenie. Dla bliźniąt ogień, czyli użyj swojej mocy, ale jednocześnie kieruj się też swoim instynktem.
emocjami, wprowadź jakąś równowagę. Tutaj możecie też spotkać kogoś właśnie, kto będzie w pewnym sensie ogniem i wodą. Mamy królową tutaj kielichów, a na stole w głównej energii leży cesarz, więc trochę tak, jakbyście mieli się spotkać z jakimś przeciwieństwem. Bliźnięta pokazane są często jako bardzo podobne fizycznie do siebie dwie istoty. I często tak jest, że bliźnięta jednojajowe są bardzo podobne. Natomiast nie zawsze mają taki sam charakter, raczej właśnie mają różne charaktery, może fizyczne podobieństwo. I myślę, że tutaj mocno chodzi o takie przeciwieństwo. I to jest też w nas samych, kiedy czujemy w sobie te sprzeczności, tak jak pokazuje to Pięć Mieczy jako karta komunikacji, słów, które do siebie mówimy, taki dialog wewnętrzny, który może nas wytrącać z równowagi. Ale pamiętajcie, że wasza moc leży w waszym wnętrzu, w waszym sercu, w połączeniu z waszym instynktem. I myślę, że tutaj chodzi mocno o zachowanie połączenia z intuicją i podążanie za tym, co was woła, to, co przynosi wam radość tworzenia, zabawy, bo przecież lew jako tutaj połączenie z kartą mocy, to jest zabawa, to jest właśnie podążanie za tym, czego ja pragnę, to jest potrząsanie grzywą i pokazywanie, że właśnie jestem królem zwierząt. Mamy barana tutaj, kartę w głównej energii tego cesarza. Bardzo spójna tutaj jest energia, chociaż nie do końca, ale jednak ogień, więc może tu być burzliwie, powiem szczerze. Mogą być burze pełnym tego słowa znaczeniu. Ostatnio mieliśmy wczoraj i to jest taki czas świętojański, gdzie są te burze, jakby ta pogoda zmienna też. I myślę, że może to też odzwierciedlać wodę i ogień, tak? Z jednej strony gorąco, a z drugiej mokro. No i myślę, że to dobrze, bo będzie wszystko rosło, tak? Tak po prostu. Okej, patrzmy dalej. Tutaj mamy raki i raki mają pazia monet i czwórkę monet. Bardzo stabilnie, powiem szczerze, jak dla raków. Bardzo osadzona energia. Trochę tak, że nie wychodzę nigdzie, trzymam wszystko dla siebie. Czuję się w swojej fortecy, tak jak mówiłam na początku o tych trzech kartach w głównej energii, czuję się w swojej fortecy bezpiecznie. Będę siedział na tym, na czym siedzę. Ale mam jakiś pomysł, tak? Tutaj jest paź, więc mam wrażenie, że możecie mieć jakieś olśnienie, manifestację jakiegoś nowego projektu, nowej rzeczy, która okaże się bardzo atrakcyjna, fantastyczna. Będziecie chcieli zatrzymać być może to dla siebie. Może to też być spotkanie z młodym człowiekiem, może to być nowa praca. Mogą to być jakieś dodatkowe pieniądze. W zależności od tego, indywidualnie potrzebujecie sobie to w jakimś sensie zobaczyć, w jakiej sferze, tak? Czy nowy związek. Może się ktoś pojawić młodszy od was, kto będzie atrakcyjny spod znaku byka, koziorożca albo panny. Jednocześnie możecie chcieć oszczędzać, możecie chcieć zatrzymać coś. Tak jak widzicie na tej karcie postawę tego osobnika, który siedzi. Z jednej strony ma anioła, z drugiej diabła. I mam wrażenie, że diabeł go kusi, a anioł mówi: no wspieram cię, ale nie musisz aż tak ściskać tej monety i zasłaniać się. Tutaj może być brak zaufania w tej czwórce, może być też chęć zatrzymania się w czasie. Takie mam uczucie. Zatrzymania tego błogiego czasu letniego wręcz. Tudzież jakieś oszczędności, które być może chcecie przeznaczyć na coś ważnego. Może warto też kontrolować swoje wydatki, tak? Bo czasami, kiedy chcemy zaszaleć, to potem nam na coś nie starcza, a mamy jakiś pomysł. Może wam nie starczyć na nowy projekt. Więc różnie tu może być. Obserwujcie, gdzie jest ta świeżość. Gdzie jest ta energia ziemi tutaj u was? Gdzie i jak możecie zabezpieczyć też siebie, żeby mieć pieniądze w banku albo mieć w ogóle jakiś
taki kawałek pieniądza na czarną godzinę, jak to dawniej mówili. Może to jest taka podpowiedź dla niektórych, żeby sobie coś tam jednak na boku trzymać w razie czego, tak? Ostrzeżenie czasem, bo może być różnie, tak? Możecie tutaj mieć taką sytuację, gdzie coś się zdarzy. Zobaczmy dalej. Lew. Wisielec i 8 buław. No, u lwa to jest tak, że z jednej strony jest powoli, z drugiej szybko, czyli wiszę i nie wiem, co robić. Bombardują mnie jakieś informacje. No i właściwie chciałbym ruszyć galopem, ale coś mnie trzyma albo sam się trzymam. To jest to, co tutaj też u głównej energii, że z jednej strony chcemy tej ekspansji, to o czym mówiłam, a z drugiej strony jesteśmy bardzo zachowawczy, okopani w swoich murach, w swoich takich bezpiecznych granicach, których nie chcemy przekroczyć. Karta Wisielca często też mówi, że potrzebujecie w ogóle przyjrzeć się bardzo dokładnie temu, co do Was przychodzi. Wszelkie informacje albo tutaj ten ogień 8 buław może też wyrażać galop, pośpiech, nadmiar informacji, nadmiar pomysłów kreatywnych. Tutaj trzeba się zatrzymać, żeby coś wybrać. Takie odnoszę wrażenie. Tu jednak takie też zatrzymanie, tak jak ten cesarz siedzi na środku pomiędzy tym ogniem, mam wrażenie, że Wy tutaj potrzebujecie też zasiąść tak, czy powisieć, żeby nie popełnić błędu. Bo być może te wszystkie informacje, które otrzymujecie i przyspieszenie, które się dzieje, może spowodować, że zboczycie z celu, że nie wejdziecie na tą ścieżkę, na którą chcieliście. Że tutaj trzeba będzie coś zmienić, przetransformować. Tutaj może być też dużo stresów i chęć jakiejś zmiany, ale jeszcze nie jesteście być może na nią gotowi, tak? Także tutaj troszeczkę trzeba się wstrzymać, myślę, w pochopnych decyzjach. Pomimo tego, że będziecie coś chcieli zrobić, to naprawdę trzeba przetrzymać ten pierwszy moment, ten czas tego nowiu, żeby coś tutaj się wyklarowało. Oczywiście czytanie jest ogólne, dlatego zwróćcie uwagę na to i wybierzcie tylko to, co czujecie, że jest dla Was. Ok? Dobrze, to patrzmy panny. Panny mają 7 buław i 8 buław. 8 i 7. Ciekawe. Dlatego, że tutaj w tej siódemce jest ekspansja, jest indywidualność. Zobaczcie, ja jestem, ja mogę, ja się oprę i zrobię to, co chcę. To trochę idzie w zgodzie z tym, co tutaj ta trójca w głównej energii pokazuje. Także odnoszę wrażenie, że będziecie chcieli tutaj do czegoś pobiec i wyprzedzić innych. Nie będziecie chcieli oddać swojego zwycięstwa, nie będziecie chcieli oddać terenu, będziecie zachowywać się tak jak cesarz, który broni swoich granic. Będziecie bronić być może swoich przekonań, informacji, które będziecie być może chcieli przekazać. Jest tutaj dużo, dużo ognia i jeszcze to powietrze na stole. Mam wrażenie, że może być bardzo intensywnie właśnie podczas tego nowiu. Nie zawsze tak się zdarza, natomiast może dlatego, że jest czerwiec, jest ciepło, jest tak, że praktycznie czujemy się tacy otwarci czasami na to, co się dzieje na zewnątrz, to z drugiej strony też chcemy coś zatrzymać. I mam wrażenie, że Wy też chcecie coś zatrzymać, utrzymać i być może nie przyspieszać. Jest tutaj jakieś połączenie, coś dostajecie, jakieś informacje. Zobaczcie, tutaj anioły przekazują informacje do innych aniołów, więc mamy tutaj tak jakby grupy, od których przesyłane są informacje. Może to być na zasadzie jakiegoś impulsu albo połączenia energetycznego. Wy tutaj, pomimo tego, że dostajecie te informacje, możecie się przed nimi bronić. Można też tak zrobić, że będziecie chcieli tutaj utrzymać się przy swoim zdaniu.
nie będziecie chcieli tutaj bazować na tym, co mówią inni, albo to, co przychodzi w formie właśnie jakiejś informacji. Albo obraliście jakiś cel. Tutaj ewidentnie ktoś chce się bronić. Ma, oprócz tego, że ma pałkę, ma miecz i ma tarczę. Czyli trochę tak jak ta czwórka. Zamykam się w moich ramach, tak? Zamykam się w moim jestestwie. Nie dopuszczam tutaj innych, ani nie dopuszczam tych informacji. Marsowa mina, idę na wojnę, będę udowadniać, tak? Więc uwaga, w którym miejscu chcecie udowodnić komuś coś? Czy na pewno chcecie? I zobaczcie, kiedy poczujecie w sobie jakieś wzburzenie albo taką właśnie taką frustrację i napięcie. To możecie odczuwać mocno w ciele. Także uwalniajcie to, starajcie się relaksować, bo tu nie chodzi o to, żeby się męczyć podczas pełni czy nowiu, w tym wypadku nowiu, więc no raczej uwalniajcie te emocje, tak, jeśli się pojawią. Dobrze, teraz zobaczmy, co mają wagi. Wagi mają 9 mieczy, ewidentnie za dużo myśli i mają 6 kielichów. Czyli z jednej strony w sercu gdzieś tam macie możliwość poczucia jakiejś równowagi, harmonii, bo szóstki to wszystkie są w Tiferet, na drzewie życia, mamy to w centrum, właśnie czakra serca, intuicja, wspomnienia, jakieś takie bardzo dziecięce, miłe chwile, taki czas błogi, ale jednocześnie właśnie znowu jakiś konflikt, spotkanie z myślami, które otaczają, które osaczają, które są trochę jak ten diabeł, tak jak pokazane jest to na tej karcie. Ten diabeł tutaj jest tym złym doradcą, czyli powiedziałabym, że trzeba by było uspokoić umysł. Możecie mieć dziwne sny, możecie się męczyć, możecie się przejmować, jak to wagi, takie jakby wytrącone z harmonii i równowagi. Dlatego wasza uwaga powinna zostać przekierowana na tego anioła, i na czakrę serca, na harmonię, na poczucie w sercu tego, co powoduje, że wy możecie wyciszyć umysł, że możecie tutaj przejść do porządku dziennego nad czymś, co może wydawać się problemem, bo czasem sobie sami stwarzamy te problemy. I tutaj jeszcze powiedziałabym, że możecie spotkać kogoś, czy może się pojawić ktoś z przeszłości, z kim być może mieliście wcześniej jakieś kontakty, dobrą zabawę, czy jakiś fajny związek, czy romans, cokolwiek, ale możecie się tym martwić w jakimś sensie. Może nie wszyscy, ale może to być jakaś, właśnie to spotkanie może jakby ożywić zbyt dużą, intensywną pracę umysłu i wymyślanie sobie scenariuszy, niekoniecznie fantastycznych, raczej powiedziałabym, że trudnych. Także uwaga na umysł, jak to wagi, potrzebujecie skontrolować, wyczyścić, uspokoić, pomedytujcie, dajcie sobie chwilę na oddech, na połączenie z ciałem, na waszą intuicję też, zwróćcie uwagę na serce, dajcie spokój, ten umysł czasami trzeba skontrolować, żeby was nie pognębił, tak? Ok? I wtedy wrócicie do równowagi. Ok, idziemy dalej. I teraz patrzymy na skorpiona. Mamy tutaj 5 buław i świat. No czasami właśnie z chaosu powstaje coś, co daje nam dużo satysfakcji. Ale tutaj też może być tak, że ta karta świat zwiastuje jednocześnie zakończenie i nowy początek. Tak jakbyście mieli tutaj coś odkryć. I piątki to jest trudna energia, bo to jest taki przełom często, ale z takich przełomów często powstają jakieś wynalazki. Czasami się tak męczymy, ale z tej męczarni wynika coś dobrego. I mam wrażenie, że tutaj możecie wchodzić w jakieś konflikty, nie tylko wewnętrzne, ale też z innymi. Możecie chcieć tutaj udowadniać, i zresztą jest tu piątka w głównej energii, piątka mieczy. Tutaj wy macie piątkę buław, więc jesteście być może w takim momencie, nie wszyscy, ale może dużo, wielu z was, takiego kryzysu, że iść do przodu czy się cofnąć, przełamać jakiś wzór,
jakiś wzorzec zachowania, bo cesarz reprezentuje czwórkę. I teraz cofnąć się czy iść do przodu. Tutaj w głównej energii cesarz i potem w kolejności jest ósemka, więc ósemka pokazuje jakby liczbowo jakąś ekspansję, jakby podwojenie, tak jakbyście mieli poszerzyć zakres czy poszerzyć obszar wpływów i dzięki temu uzyskać satysfakcję i możecie to zrobić sami poprzez waszą własną twórczość, tworzenie nowych związków, tworzenie nawet takich burzliwych, tworzenie nowych powiązań z innymi. Często w bólach czasem rodzi się coś nowego, coś fantastycznego, więc nie unikajcie takiej burzy mózgów, czy takiego dyskutowania rozgorączkowanego czasami ze sobą, czy z innymi, bo z tego może się coś fajnego urodzić. Jednocześnie zakończycie być może jakiś taki ważny etap i macie szansę wkroczyć w coś zupełnie nowego, innego. Może będziecie tutaj mieli też do czynienia z kimś, kto stoi wysoko rangą. Może to być też ojciec, może to być ktoś, kto jest autorytetem dla was, z kim będziecie chcieli właśnie podyskutować. Jednocześnie odczujecie dużo satysfakcji, że może właśnie przełamaliście jakiś wzorzec. Czasem jest tak, że boimy się swojego ojca jako autorytetu, ponieważ wcześniej zawsze było tak, że nie chcieliśmy z nim dyskutować. A tutaj może właśnie tą nowością na ten nów księżyca będzie właśnie to zaprezentowanie siebie i swoich poglądów i pokazanie, kim jesteście tak naprawdę, autentycznie. Okej, patrzmy dalej. Strzelce. Mamy tutaj kielichy. Jest ich 8. I mamy arcykapłankę. Czyli dużo wody. Dużo wody dla strzelca. To trochę tak jak prysznic dla takiego ognistego znaku. Dużo intuicji. Stawania przed wyborem. Odejść czy zostać? Poszukiwać gdzie indziej. Zobaczcie, tutaj mamy kogoś, kto poszukuje przez lunetę. Obserwuje niebo. Obserwuje niebo i właściwie poszukuję chyba tej gwiazdy polarnej, czy w ogóle gwiazdy, żeby go poprowadziła. Mam wrażenie, że wy możecie mieć właśnie taki moment poszukiwania wyjścia ze sfery komfortu. Poszukiwania też stabilności w umyśle i wyborów, które też przyniosą wam stabilność emocjonalną, ponieważ ósemka kielichów jest tutaj i jest ósemka mieczy. To z jednej strony jest dużo myślenia, a z drugiej też jest dużo emocji, ponieważ ta ósemka pokazuje te emocje. Mamy cały rząd. Możemy tutaj chcieć ustabilizować te emocje, ale ta woda będzie się przelewać. Tutaj będziecie odczuwać takie ciśnienie wewnętrzne, które będzie was zmuszać do tego, żebyście coś wybrali. Intuicja będzie bardzo, bardzo aktywna. Nie wiem, może dotyczyć waszych różnych sfer życia. Sami powinniście jakby przeegzaminować czy przyjrzeć się, być uważnym, gdzie te emocje się pojawiają i jakie one są. Dlaczego chcecie dokonać jakiegoś wyboru? To może być miejsce, w którym jesteście, w którym właściwie czujecie, że się nie rozwijacie i chcecie tutaj poszukiwać czegoś, co da wam rozwój. Da wam tutaj jakieś poczucie, że podążacie za głosem. Może to być głos anioła, który będzie do was mówił, tak? Tutaj ten człowiek ma taką dłoń, właściwie ramię położone na ramieniu. I mam wrażenie, że on czuje to ramię, dlatego tak intensywnie szuka. I tutaj może być intensywnie, ponieważ kiedy mamy ósemki, to rzeczywiście jest duże natężenie żywiołu. No a arcykapłanka to jest ktoś, kto jest połączony też z księżycem, ktoś, kto szuka odkrycia tajemnicy. Myślę, że tutaj możecie odkryć tajemnicę i odkryć miejsce, do którego chcecie przejść. Fizycznie nie musicie, możecie tak bardzo, może nie intelektualnie, ale bardzo tak duchowo poruszyć się wewnętrznie podczas tego nowiu. Coś nowego się będzie otwierać i od was właściwie zależy, czy to będziecie wybierać, czy nie. Teraz patrzymy na koziorożca. 8 mieczy i trójka mieczy.
No wiecie co? No po prostu brak mi słów. Powtórzona energia z głównej, 8 mieczy, czyli kogoś, kto rzeczywiście nie widzi, umysł tutaj jest mocno zajęty, ale zobaczcie, jakiego ma aniołka, który ściąga opaskę, a drugi uwalnia właśnie z tego, co jest takie trudne. Trójki możemy też, bo tu jest trójka mieczy, możemy też potraktować jako energię połączenia z uzdrawianiem, z takim zrozumieniem, co mnie boli, co mi doskwiera, dlaczego tak się czuję. Tutaj jest też chęć uzdrowienia serca. Kiedy popatrzymy na te karty i na karty, które są w głównej energii, to jest tu dużo powietrza, dużo komunikacji, myśli, pomysłów. I to może właściwie bardzo mocno unieruchamiać nas. Umysł jest aktywny, nadaktywny wręcz powiem, i wymyśla czasami. Dlatego mam wrażenie, że potrzebujecie tutaj poczuć połączenie z tym anielskim światem. Poczuć to połączenie z aniołami, które mogą Was uwolnić od nadmiaru, które mogą przekazać Wam taką energię, która pozwoli Wam zobaczyć i zrozumieć, co Was boli. Dlaczego mnie boli serce, dlaczego ja tak myślę, dlaczego tu czuję jakieś zranienie. Tutaj może też być ekspansja, bo patrząc na trzy miecze, to jest tak naprawdę wyjście i dokonanie jakiegoś wyboru. Bo mieliśmy wcześniej dwójkę, tak? Czyli mamy dwójkę mieczy i pokazuje się po dwójce trójka. Czyli co? Przecinam te węzły. Przecinam wszystko to. Tak samo w ósemce. Wychodzę. Wychodzę z zamknięcia mojego umysłu. I mam wrażenie, że tutaj właśnie jest ta ekspansja. Ekspansja. Bo jak przyjrzymy się, ósemka to jest piątka i trójka. Na stole mamy piątkę w głównej energii mieczy i wszystko to są miecze. I mam wrażenie, że dla Was to może być bardzo jakiś przełomowy, odkrywczy moment podczas tego nowiu. Pomimo tego, że będzie ciemno, bo zazwyczaj jest dosyć ciemno podczas nowiu, księżyc nie przyświeca takim wielkim licem, ale mam wrażenie, że dla Was to będzie wielki, wielki przełom. Bardzo mocno w świadomym umyśle coś tutaj się odkryje. Jeśli chcecie, żeby to się dokonało, warto jest też prosić i będzie Wam dane. Myślę, że to jest bardzo dobry moment dla Was, żeby się oświecić. Następny wodnik, buławy, rycerz i dwie buławy. Ogień. Wodnik będzie wojował, wodnik będzie działał, wodnik chce dokonać jakiegoś wyboru. Ekspansji, wyjścia z jakiegoś miejsca, osiągnięcia sukcesu, zrobienia czegoś dla siebie. Tutaj właśnie działaniem będzie podjęcie decyzji. Jakby ten przełom może teraz w okolicach tego nowiu nastąpić, bo coś tutaj u Was w umyśle mocno jest aktywne, zresztą w nas wszystkich. Chciałam powiedzieć, bliźnięta jest to, tak jak na początku powiedziałam, bardzo aktywna energia, powietrze, komunikacja, poszukiwanie wiedzy. Tutaj mamy też dużo powietrza na stole, oprócz tego jest ogień, więc mam wrażenie, że Wy tu z tym ogniem chcecie stworzyć w ogóle dużo, ale będziecie bardzo szybcy, bardzo tacy podekscytowani jakąś decyzją, która będzie możliwa. Tudzież dobrze by było nie łapać jakby 10 srok za ogon, bo rycerz to oprócz tego, że to jest działanie, to też może to być takie podążanie za kilkoma celami naraz i to powoduje, że wtedy trudno jest coś wybrać konkretnego albo trudno jest się skupić na jednej rzeczy. Jesteśmy wtedy tacy podzieleni i nasza energia jest podzielona. Więc dobrze byłoby się przyjrzeć temu. Oprócz tego rycerz to jest też ktoś, na przykład jakaś osoba, która stanie na Waszej drodze. Ktoś być może spod znaku barana, strzelca albo lwa. Niekoniecznie musi być. Ktoś młodszy, ktoś bardzo aktywny. Może być aktywny starszy, tak? Niekoniecznie musi być młodszy, aktywny. Także dużo energii, dużo ruchu. Dużo aktywności i kreatywności dla Was na ten moment, wodniki. Także popatrzcie się, gdzie tutaj decyzje chcecie jakieś podjąć, co tutaj jest takiego ważnego, z czym chcecie się też zmierzyć.
I gdzie Was tak ciągnie coś? Jakaś pasja może? Ok, ryby. Tutaj w rybach mamy szóstkę monet i czwórkę buław. Wiecie co? Mam wrażenie, że będzie to bardzo radosny czas dla Was. Że właśnie tak jakbyście mieli odnaleźć równowagę w dawaniu i braniu. Tak jakbyście mieli odnaleźć radość w tym, co dostajecie i w tym, co dajecie. To mogą być też jakieś zaręczyny, jakieś spotkania bardzo formalne, gdzie będzie trzeba się wystroić, ubrać, pomalować, w ogóle kupić sobie może jakieś fajne rzeczy, przygotować. Nie będą to spontaniczne, nieprzygotowane takie spotkania. Mogą to być właśnie takie, które już wiecie, że są zaplanowane, że jest zaproszenie i to wszystko tak oficjalnie. Natomiast ta szóstka tych monet pokazuje, że dostaniecie wsparcie, dostaniecie jakąś taką namacalną pomoc, tudzież sami ją dacie, jako anioł możecie wystąpić podczas tego nowiu w okolicach. Możecie zwyczajnie dać komuś radość, na przykład poprzez dobre słowo, miłe zachowanie, poprzez takie pokazywanie, że życie jest piękne, że świat nie jest zły, tak? Możecie mieć taką emanację takiej stabilności. Szóstka i czwórka to są parzyste liczby. Monety to jest stabilność ziemi, ogień to jest życie, ogień to jest twórczość, to jest energia, która też pozwala oczyszczać. Ja myślę, że to jest bardzo dobry czas, tak przynajmniej to do mnie przychodzi. Pomimo tego, że nie ma Waszego żywiołu tutaj, myślę, że będziecie bardzo zadowolone, ryby, i będziecie chcieli cieszyć się i radować, i dawać to, co innym sprawia radość. Poprzez to, że dajecie może Waszą obecność, to nie musi być żaden materialny produkt. Tak jak mówiłam wcześniej, dobre słowo też wystarczy. Ale warto to robić, żeby tak jakby wprowadzać harmonię do świata, tak? Wprowadzać taką radość. Zresztą czwórka cesarza tutaj pokazuje, że cesarz może zarządzić jakieś przyjęcie, jakieś spotkanie bardzo fajne. Może to być coś w pracy, coś na przykład szef zarządzi, albo już jest zarządzone i będzie to spotkanie takie właśnie bardzo zawodowe, ale jednocześnie bardzo przyjemne, i okaże się, że jest tutaj dużo rzeczy, którymi można się wymienić, podzielić. I to może dawać bardzo dużo równowagi wszystkim. Ok? Barany. Coż też barany mają. Rycerza buław powtórzył się i arcykapłanka też powtórzyła się. Mieliśmy już wcześniej te karty też. Inne znaki miały. Arcykapłanka, woda i połączenie z księżycem. Tu może być jakaś tajemnica. Zobaczcie, ona właśnie nie pokazuje oczu, tylko ma taką woalkę. Ona też może wiedzieć coś, o czym nie chce powiedzieć. Albo może chcieć dokonać jakiegoś wyboru. To jest dużo intuicji, połączenia właśnie z tym księżycem, który nadchodzi nów. A rycerz to jest działanie. Działanie takie z jajem, pójście na całość na przykład. Czyli co? Może będziecie chcieli coś wybrać, czyli działać. Chcę działać. Nie mogę już usiedzieć tak pasywnie na tym tronie. Potrzebuję się ruszyć, potrzebuję dokonać jakiegoś wyboru. Chcę zrobić coś dla siebie, chcę zrobić coś dla kogoś. To jest ważne. I przyjrzyjcie się, gdzie Was tak chce ponieść. Czujecie być może tak mocno, intensywnie wewnętrznie, że tutaj jest potrzeba ruchu i działania. I to może na przykład do Was przyjść w okresie tego nowiu. Może to być sen, może to być w ogóle taki impuls, który się nagle pojawi. Tu może być chęć wyjścia z ukrycia albo wyciągnięcia na jaw czegoś, jakiejś tajemnicy. No, niektórzy mogą wyciągnąć na przykład na jaw jakiś romans, ale inni mogą na przykład wyjąć jakąś tajemnicę z kieszeni o tym, że zaczną coś robić, co wzbudzi duże zainteresowanie albo taką konsternację u innych, tak? Więc to wszystko zależy od Waszej indywidualnej sytuacji. Na pewno jest tu spotkanie wody i ognia, więc możecie odczuwać niejaki konflikt
że z jednej strony tak, tu chcę wyjść z tej pasywności, a z drugiej czemu nie, posiedzę sobie w swoim miejscu i nie muszę się wtedy ruszać i właściwie świat jest prosty i jestem bezpieczny czy bezpieczna. No teraz karty utknęły tutaj, ok? Także, no, tak jak mówiłam, może być bardzo tak intensywnie. Dobrze, patrzmy byka. Co też byk tutaj ma? Kielichy, jest ich 9 i trójka monet. Bardzo fajna energia wasza, 3 monety, współpraca. Zobaczcie, tutaj tworzymy coś. Mamy takiego czeladnika, powiedziałabym, kogoś, kto się dopiero uczy i kogoś, kto mu pokazuje, jak to robić, instruuje, mówi. No i tutaj jakby w tym jest spełnienie marzeń. Może to być dla niektórych zdanie egzaminów, dla innych spełnienie jakichś marzeń, spotkanie kogoś, pojechanie gdzieś, zarobienie jakichś pieniędzy, dostanie się gdzieś na uczelnię. No różności tutaj mogą być. W każdym razie jest tutaj dużo wody, dużo takich spełnionych życzeń i też wzrostu, zrozumienia, że współpraca daje rezultaty, że warto współpracować i wtedy może się spełniają te marzenia. I może to być bardzo dobry, miły czas dla tych, którzy na przykład chcą czegoś od dawna już i to się może spełnić. Tutaj może być, z tej trójki wynika ci taka jedność. Zobaczcie, w jakiej jedności, w jakiej współpracy dokonuje się tutaj ta nauka, to mistrzostwo tutaj wychodzi i nad nimi jeszcze wisi ten anioł jako ta trzecia taka intencja, no może nie intencja, jakby trzy dusze, powiem szczerze, byłyby razem połączone w takim całkowitym procesie, aby się wszystko udało i żeby temu koniowi podkuć, przybić tą podkowę do kopyta bez żadnego problemu i żeby nie odpadła. Więc może to być jakieś dzieło, zadanie, które od dawna chcieliście robić z kimś, kto wcześniej może nie mógł, czy nie dało się, to teraz to jest możliwe. Ale zwracajcie też uwagę na wasze emocje, bo może być dużo, dużo emocji. Ale nie mówię, że złych. Będą pozytywne. Możecie odczuwać jedynie tutaj w umyśle, bo w głównej energii mamy dużo tego myślenia i tego cesarza. Możecie tutaj spotkać się być może z kimś, kto będzie buzował wewnętrznym takim ogniem czy napięciem. W każdym razie bardzo dobra energia dla was, byczki, i myślę, że to świetnie. Natomiast przyszliśmy już teraz do momentu, gdzie zobaczymy na zakończenie jedną kartę wyroczni, żeby podsumować całe to czytanie. Bo właściwie już ten nów za pasem, a ja właśnie mam bardzo dużo zajęć ostatnio. Właśnie się skończył kurs odczytu planu duszy i fantastycznie nauczyliśmy się, jak to robić. Każdy się tego może nauczyć. Miałam zrobić tak, a zrobiłam odwrotnie. No dobrze, to patrzymy. Mamy tutaj Panią Słoneczko. Co ciekawe, jest to Pani Słoneczko z numerem 17. No coś się nie chce... O, teraz kamera. Bardzo słonecznie. Tak jakbyście mieli doznać olśnienia. My wszyscy praktycznie. Tutaj coś jest schowane w cieniu, ale też coś jest jakby wyeksponowane. Więc ten majestat tego cesarza, mam wrażenie, jest wyeksponowany. Natomiast w cieniu podejrzewam, że znajdują się te wszystkie frustracje, czy jego cały taki wewnętrzny świat, bo jego cały zamek i pałac właściwie jest schowany. I ten blask może właściwie nas oślepiać. Więc powiedziałabym, że tutaj może być dużo kontrowersji wewnętrznych takich przeżyć. Jeszcze zobaczę, co autorka Talii pisze. Numer 17 to jest połączenie z gwiazdą w tarocie na przykład. Ale tutaj też chodzi o to, żeby cieszyć się ze światła, z ruchu, z energii, z odwagi, z jasności. Wchodzimy, właściwie jesteśmy w końcówce tej jasności, bo tak naprawdę teraz już od czerwca, kiedy zaczniemy przechodzić do znaku raka,
zacznie się dzień nam skracać. Więc tak naprawdę mamy, mam wrażenie, cieszyć się z tego światła i słońca, które nam towarzyszy w tym momencie. I ta karta pokazuje nam też, żeby wyjąć się czy wznieść się z tych właśnie zakamarków, tych konfliktów, które czasami wyczuwamy w sobie, tego gadania umysłu, które zamyka nas na świat, na słońce. Czasem siedzimy właśnie, kiedy możemy teraz korzystać ze światła i ze słońca, to my możemy czasami zamykać się w tych ciemnościach. Więc mamy tutaj i słońce, i księżyc, które spotykają się razem. Zobaczcie, tutaj jest też ten księżyc. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, znów księżyca. Spotkanie ze słońcem. Może być ciemno, ale wyłoni się tutaj jakaś fajna energia. Także trzeba się skupić na własnych intencjach, na pozytywnym patrzeniu na świat i uzyskaniu jasności, wyjściu z konfliktów, jeśli jakiekolwiek są. Także potrzeba też zostawić ze sobą noc i strach. I po prostu ustabilizować się w swoich granicach, w swoim życiu, w swoim umyśle też. I starać się zbudować jakby na nowo takie poczucie pozytywnego widzenia różnych rzeczy. Zobaczcie, jak to Wam będzie grało. Co podczas tego nowiu będziecie odczuwać? Możecie sobie rytuały zrobić, można zacząć coś nowego, może się zdarzyć jakaś okazja. Myślę, że warto tutaj też doceniać to, co daje nam natura i słońce, i ten czas czerwcowy, który jest fantastyczny. Ja Wam życzę bardzo, bardzo udanego czasu. No i Was już pożegnam. Do następnych czytań. Do zobaczenia.